Jumbo Jumbo! Hejka! Witam się z wami już, słuchajcie, na Zanzibarze, czy na naszym wyjeździe marzeń po prostu zasłużonym po ciężkiej pracy. I zobaczcie, co za nami, już nasze tutaj łoże, już dojechałyśmy na miejsce. Tak, obchodzimy urodziny po prostu. Na Zanzibarze. Dokładnie. Na filmikach widzicie dokładnie pokój, jest naprawdę bardzo ładny, w ogóle cały hotel bardzo mi się podoba. Bardzo późno przyjechałyśmy, bo jest już godzina 23 i cały dzień tak naprawdę trwała ta podróż. Leciałyśmy 11 godzin z przesiadką w Hurgadzie, dosłownie z Hurgady... Nie przesiadką. Międzylądowanie, po prostu na zatankowanie samolotu. Ja dosłownie przed chwilą wróciłam z Hurgady, no ale no, po dwóch dniach, wiecie... Znowu tą samą trasą leciałam, więc po 11 godzinach był nasz najdłuższy lot w życiu, ale taki do przeżycia. Jeszcze tu 11 godzin to nie jest tak, wiecie, jak się zaśnie, to jest to do wytrzymania. Także dostaliśmy również szampana tutaj powitalnego i idziemy teraz na snacksy, coś po prostu sobie przekąsić, bo tylko to zostało, cały dzień nic nie jadłyśmy praktycznie pożywnego. Czujemy się bezpiecznie, bo panowie policjanci, cała eskorta tam stoi i tutaj pilnuje całej plaży, nie wiem w jakim celu. Mam wam pokazać na tle tej pięknej wody moje paznokcie na ten wyjazd. Sama zrobiłam, słuchajcie, z palmą. Tutaj się komponuje z palmami, takie egzotyczne. Bardzo fajnie. A nasz hotel to jest Rio Jumbo. Tutaj, gdzie my jesteśmy, przetransportowałyśmy się trochę wzdłuż morza. Tutaj to wygląda, jakbyśmy były w środku jaskini. Po prostu, no raj. Raj na ziemi. Kolor wody, przepraszam, tu jest jeszcze ładniejszy. Zresztą się zaczęło świecić słońce. Mamy takie wory, podróżujemy z takimi worami, z rzeczami. Wszędzie nas zaczepiają Jumbo Jumbo, Hakuna Matata, sprzedają właśnie o takie płachty. Ale taka płachta na strój kąpielowy to akurat ładna, taką bym mogła kupić, fajne tutaj mają rzeczy. Ja tam lubię takie rozmówki z Hakuna Matatami. Bardzo mili. Ej, no to nic nie chcieli od nas, ci tutaj za nami. Już przedstawili się, bardzo miło, Lewandowski, wszyscy się znamy. Dlaczego każdy zna polski, tego trochę nie rozumiem, ale dotarliśmy do jeszcze ładniejszej wody i czas na zdjęcia. Jumbo Jumbo, Jumbo impreza. Może będą nasi nowi koledzy. To są nasi jedyni, obiecałyśmy im, że to będą nasi jedyni best friends z Daniel, z Samuelem. Ale problem jest taki, że słuchajcie, zgubiłam jednego klapkę. Pierwszy dzień wyjazdu, ja już coś zgubiłam, więc zapowiada się dobrze. Słuchajcie, tak wygląda nasz basen, a właściwie jeden z wielu jest zupełnie pusty, na przykład zero chętnych do pływania. Tak samo jak bardzo mało jest w ogóle ludzi na plaży, to jest, no... To jest po prostu niesamowite, że jest, mam wrażenie, bardzo mało ludzi w tym hotelu, a jest dosyć spory. Prezentuję wam widok z naszego balkonu, który jest w ogóle, zobaczcie jakich rozmiarów. No, naprawdę jest basen, w którym dzisiaj siedziałyśmy, Hakuna Matata. Tam jest tak super, po prostu tak relaksująco się siedzi na stołeczkach po prostu w basenie i tam widzicie przy stole ludzi się dostają drinki w basenie, to jest coś cudownego. A i tam dalej sobie poszliśmy, o, na tą wysepkę, bo tam jest jakoś tak bardziej, jeszcze jaśniejsza woda, mam wrażenie. Chociaż bardzo podobne do tego, co jest tutaj u nas właśnie. A to cały ten obiekt, który tutaj teraz widzicie, to jest restauracja, do której zarezerwowałyśmy sobie, to jest tak a la carte restauracja, zarezerwowałyśmy sobie na za kilka dni tam kolację i tam jest też bar, więc to jest taki główny tutaj charakterystyczny obiekt po prostu tego hotelu. Tak wygląda, słuchajcie, z połowa. Bardzo, bardzo, o. Jaki szef kuchni słodki, boże, ci ludzie tutaj są fani. No, zdecydowanie za małe są talerze, jest bardzo duży wybór. Bardzo, bardzo duży wybór. Słońce zawitało eskortę całą policyjną. Tutaj mamy Jumbo kolegów. Hello, hello. Hakuna Matata. O! Hakuna Matata. Hakuna Matata. No. Diana. Diana from Poland. Yes. I see you over there. How did you know that we are from Poland? Yes. I told you this time over there. Oh, okay, okay. Yeah. It's awesome. Awesome. Yes. Pretty awesome. Yes. Oh. Bye. Hello. Bye. Hello. How are you? Good. How is the holiday? Good, yeah? Tak. Me also photo? Hello. Jumbo. Jumbo. Excuse me, well, we have some activity here to swim with the dolphin. Remember? No. We have dolphins. Yes. Inside.
Yes, we have the... Tak wygląda tutaj rzeczywistość, słuchajcie. Wszystko, to jest plaża hotelowa, ale normalnie mnóstwo jest tych ludzi naciągających na wszystko. Zobaczcie tutaj, to jest moja Barbie doll. Taka to właśnie panny naciągają na delfiny, ale my już mamy wycieczki zakupione, więc nam jest to niepotrzebne, ale kolor wody w razie ze słońcem po prostu totalnie się zmienia i robi się coraz bardziej błękitne. Tak straszny fotografem, że tak sobie straszny od dołu. Tak jak sześcian. Very nice. Hakuna Matata. Hakuna... Złoty 50. To jest very cheap at Poland. Very cheap. Dumbo. What are you? Good. Not there. Yes. Słuchajcie, wracamy z naszej godzinnej pogawędki z naszym best friend. Zrobiliśmy kilka zdjęć i gadałyśmy z tym facetem. Naprawdę, myślę, że to mogło trwać z godziny, cała ta łączna rozmowa. Nie myślę. Strasznie. Bo sympatycznym, bo tak nie był na trend, nie powiedział, nic od nas nie chciał, dosłownie. Na nic ani nas nie namawiał, powiedział, że ma swój sklep, ale możemy iść, ale nie musimy. How are you? Good. Kuna ma tata. Na dosłownie na nic nie namawiał. To ja mówię, nie namawiał nas, powiedział, że jeżeli chcemy, to możemy, jeżeli nie chcemy, to nie musimy. Ale że on nie będzie nas napierał na nas. Tak. To będzie bardzo miłe. Push. Tak, tak. Push. Chciałam powiedzieć, że no trochę się go wypytałyśmy, on ogólnie nie je ryb, takie tam rzeczy o swojej kulturze opowiadał Masai. Bardzo, bardzo miła pogawędka, ale już chciałyśmy, stwierdziliśmy, dobra, koniec tej rozmowy, to wejdziemy do morza. A on normalnie powiedział, że on nie umie pływać i on nie pływa. Ale wejdzie z nami. Ale wszedł z nami do tej wody i stał w niej. Dobra, teraz strasznie śmieszne. Dobra, ale no zachód już. Z nami troszeczkę zachód. Słuchajcie, siedzimy sobie tutaj w barze, pijemy bardzo dobre drinki. Uczymy się angielskiego, ale ogólnie chciałam powiedzieć, że nie dość, że pani barmanka, nie wiem, ja strasznie jestem w szoku takich małych szczegółów. Ona zapamiętała nasze imię po jednym powiedzeniu, jak mamy obydwa nasze imiona. Gdyby nie potrafiły zapamiętać jej jednego imienia, to byłoby strasznie głupio. I dosłownie przynosiła, dwa razy powtórzyła, przynosząc nas jeszcze drinki, nasze imiona. Czy to jest niesamowite? Po prostu wszystko niesamowite. That's true. Dzisiaj powiedziałam panu Masajowi, we are in Parasite. Paradise. Chciałam mi o Paradise, ale byłam po prostu tak wzruszona, że nie mogłam się wysłowić. Niesamowite, jakby wszystko. Hej, mamy już dzień trzeci naszego po prostu dream tripa. O, zapomniałam podładować aparatu, brawo dla mnie, ale zobaczcie na ten widok, gdzie przepiękne słońce. Jesteśmy po śniadaniu, po prostu jesteśmy tutaj tak najedzone, że pękamy w szwach po prostu. Przepyszne jest jedzenie, naprawdę. Może nie będę wam pokazywała siebie, bo to aż żal po prostu patrzeć na mnie, jak możecie patrzeć na to. Zobaczcie, jaką tutaj dżunglę mamy po tej stronie. Dosłownie wczoraj tutaj byłyśmy sobie na spacerku po tej stronie dżunglowej i nawet w deszczu, który padał, super się tutaj bawiłyśmy po tej drodze, biegałyśmy na boso w deszczu, po prostu miałam ochotę się tam położyć. Tam jest nasz hotel, ten piękny, tam jest ten beach bar i restauracja la carta i tam paddlinguje, musimy się zawrócić, ale bardzo, bardzo fajnie. Windsurfing, powiem wam, aż tak mi się nie podoba jak ten paddling, bo jednak z tym żaglem jest troszeczkę trudniej, a tutaj bardzo przyjemnie, można sobie siedzieć, można stać, można robić wszystko. Słuchajcie, jest już wieczór, my po plażowaniu się ogarnęłyśmy, to jest po prostu najlepszą rzeczą na wakacjach, umyć włosy, umyć się w ogóle i ubrać się ładnie na kolację. I idziemy teraz do restauracji a la carte na sushi.
To jest w ogóle niesamowite. Standard tego hotelu naprawdę mnie po prostu przekroczył wszelkie moje oczekiwania. To jest coś pięknego. Jest to restauracja azjatycka. Tam oprócz suszy są jakieś spring rolls. Zresztą za chwilę zobaczymy. Wygląda powitanie do naszej tutaj restauracji. Nasze posiłki, bardzo dobre nudy. Pokażę ten to co? My to wszystko zjemy. Damy radę, nie martwcie się jak coś. Chciałam powiedzieć, że to jest najlepszy, ale to najlepszy hotel, w jakim byłam. I nie wiem, czy cokolwiek kiedykolwiek pobije ten standard. To jest niby 4 gwiazdki tutaj, ale jak na Zanzibar, to jest podobne, jak rozmawialiśmy z panami Masajami. To jest jeden z w ogóle lepszych i droższych hoteli tutaj. No i no, widać to, ja nigdy naprawdę nie miałam takiego czegoś. Normalnie kelner podchodzi, odsuwa krzesło. Kelner widzi, że mamy nie, co, to było nie ośmiornica, tylko to drugie. Kraby. Krab. Mamy kraba na talerzu, on to widzi, podchodzi, jumbo. Tutaj każdy, kogo mijamy, mówi jumbo, inaczej nie ma przejścia. To jest mój wątek. Jak widzi ktoś, że mamy kraba na talerzu, to przyniesie nam chusteczkę nawet do umycia sobie rąk. To jest po prostu dla mnie tak niesamowite. Oni zaglądają, co mamy, co sekundę. Nie ma pustego kieliszka w ogóle. Nie można zjeść obiadu czy kolacji z pustym kieliszkiem. Po prostu co chwilę ktoś przychodzi i dolewa nam tego. Po prostu prosecco czy czegokolwiek. Nie ma po prostu takiej możliwości, żebyśmy my były spragnione. Nie ma w ogóle takiej szansy. Dzisiaj witamy was w dniu czwartym naszego wyjazdu i wybieramy się dzisiaj na mega fajną wycieczkę z wieloma różnymi atrakcjami. Między innymi będzie snorking na obok wyspy Mnemba, czyli tej wyspie Billa Gatesa. I będzie tam obiad z owoców morza, będzie też niby pływanie z delfinami, o ile uda nam się ich spotkać, i będzie pływanie z żółwiami wodnymi, także coś w ogóle niesamowitego. I słuchajcie, jesteśmy już, jedziemy tutaj z panem sobie busem, jedziemy na wycieczkę na tą całą Mnembę. I jest to wycieczka, którą możecie zarezerwować, zostawiam wam link w opisie na stronie wycieczkionline.com. Jest to sprawdzona strona, ponieważ ja już byłam z nimi w Egipcie na dwóch wycieczkach, więc naprawdę wszystko działa tak jak powinno, a ceny są po prostu dużo korzystniejsze, więc zachęcam was tam sobie zajrzeć. Oni mają właśnie kilka krajów, jakby was tutaj Egipt interesował, Zanzibar albo Bułgaria i Dubaj jeszcze, to właśnie wszystkie tam wycieczki znajdziecie w bardzo, bardzo fajnych cenach. Idziemy pływać z delfinami. Przełamujemy bariery. Kłamujemy się z żółwiami. Proszę pozować, bo ona tutaj siedzi od 10 minut, ale nie zrobiłam żadnego zdjęcia, bo wchodzi tylko jak nie ma żółwi. Trochę przerażające jest to, co tu się dzieje. A ja nie mam nawet butów do wody, więc jak mnie ugryzie w stopę, to będę bez palca. Asia, ty widzisz, że on dosłownie na mnie? Widzę, no bo on lubi ludzi. No weź nogi chociaż na dół, coś zrób ze sobą, to będzie estetyczne. Pójdź do
Widzę. Nie zjecie. Cześć. Rozumiecie, my wróciłyśmy z wycieczki, troszeczkę się spaliłyśmy, szczególnie na plecach i na pupie właśnie, bo jednak na wodzie się najmocniej opala. Ale chciałam powiedzieć, że wycieczka była naprawdę mega fajnie zorganizowana i ten nasz przewodnik, Abbasi, był bardzo, bardzo kochany i wszystko nam opowiadał i cały czas o nas dbał, więc jakby to było super. Busik nas przywiózł, busik nas odwiózł. Generalnie to składało się z wielu etapów, ta cała wycieczka. Od rana do wieczora były jakieś atrakcje. Na końcu oglądaliśmy sobie zachód słońca, już tutaj niedaleko naszego hotelu. No i teraz się szykujemy już na kolację, także ta wycieczka była naprawdę bardzo udane. Jedyne co żałuję, że po prostu nie odważyłam się tak popływać z żółwiami, tak serio w pełni się przed nimi, że tak powiem, otworzyć. Po prostu było tak dla mnie stresujące i straszne przeżycie. W sensie ekscytujące, a zarazem straszne, bo one mnie dotykały, one otwierały paszcze. Jakby, no bałam się, że jednak ugryzą, więc to było tak, no trzymałam się troszkę od nich na dystans, ale no jednak był taki moment, że całkowicie mnie otoczyły, ja byłam pośrodku ze wszystkich żółwi, ale no jednak zdjęcie w nich było zrobić ciężko, ale coś tam się udało, więc jakieś tam efekty na pewno możecie zobaczyć na moim Instagramie, JoannaPetrzak10. Yes, okay. Jumbo! Słuchajcie, jesteśmy na bazarze tutaj, naszym obok hotelu. Właśnie tak tutaj robimy zakupy. Szukamy silver sunglasses. I pan tego stroju. Pan poszedł nam je skołować, ale nie, chyba nie ze swojego sklepu, tylko z jakiegoś obok. Ale tutaj z tych sklepów jest naprawdę... Nie wydaje mi się, bo tamten powiedział, że nigdzie indziej nie znajdziemy takich okularów jak u niego. A tamten mówi, że jego sklep jest the cheapest, więc... Hakuna Matata, te torby są ładne. Zobaczcie, wszędzie przy plaży oni sprzedają te swoje obrazy. Tego jest naprawdę mnóstwo i tak to wygląda wszędzie tutaj. Widzicie, to jest spory wiatr. Słuchajcie, jesteśmy w Rio Paint. To jest chyba dla dzieci, ale no nie wiem. Wylądowałyśmy tutaj i malujemy obrazy. Nie wylądowało, chyba będzie. Myślałam, że to będzie na płótnie, bo takie coś. A my na zwykłych kartkach takiej, wiecie, malujemy, no nie wiem, to jest mój Masaj trochę, taki mrówkojad wyszedł. No. Asi jest Masaj. No mój Masaj na moim obrazie. No, tak, maluj tam, maluj. Akładamy tata. No, zobaczcie, macie taki painting, na przykład wsadzone w skalę tak naprawdę. O, tu jest przepiękna plaża, poszliśmy trochę sobie w inną stronę. Jest przepiękna turkusowa woda. Jeszcze dalej. Wśród obrazów po prostu, tutaj moja Hawaii girl przede mną, idziemy na spacer i na robienie zdjęć oczywiście. Bye! Okej, lecimy w dalszą podróż. Hawaii girl wchodzi w całe fale, a tam nawet nie ma plaży. To jest nawet bez sensu wchodzenie w głębszą wodę. Kolejny dzień pięknej pogody, pięknej wody, po prostu robi się teraz bardziej turkusowa. Z dnia na dzień wychodzi słońce, przyniosłyśmy statyw i robimy foteczki jak syreneczki.
prostu nie możemy się doczekać posiłków, bo każdy posiłek tutaj to jest po prostu taka przyjemność. Jestem już trochę przejedzone, trochę na siłę jemy, a ja nigdy nie byłam w hotelu, gdzie było aż tak dobre jedzenie. Dosłownie śniadania to jest coś, gdzie mi prawie w żadnym hotelu nie smakuje, a tutaj ja mam taki wybór na śniadanie. Każdy w ogóle sobie znajdzie coś dla siebie. Naprawdę, jak to jest naprawdę już mega wybrane śniadaniowo, to po prostu coś znajdzie. Słuchajcie, wybieramy się na kolację. Takie jesteśmy odwalone dzisiaj. Dobra, pożyczę taką sukienkę ładną brązową. Chciałam się kolorystycznie dopasować. Zobaczcie, jak na plecy ładnie. No, tak wyglądamy. I idziemy, bo teraz zajdzie słońce. Kasia tylko w szpilkach chodzi po piachu. Idziemy na girls dinner. Dinner. A przed chwilą poznaliśmy nową grupkę trzech Masajów. Oni byli pewnie plastik. Oni pewnie byli plastik, tak, ale tu znałyśmy nowe przywitanie, jakieś takie mają. Tu, po piachu, prawie w morzu. To znaczy, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale tak, robimy tak. Robią, tak. O, tak. I tak spsyrkają, ale my nie umiemy. A jeszcze tak, Agus. Tak. Tak. O, tak, 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 tak. I tak. Oni są ogólnie bardzo szczęśliwi z życia i wszystko ich raduje tutaj. Tak. My w szczególności. Patrzcie, to są Masajowie, którzy już nowe ofiary znaleźli i po prostu już my uciekłyśmy, to szukają sobie nowych kolegów. Tak to właśnie tutaj wygląda z Masajami życie. Masajskie życie. Słuchajcie, jest to już nasz ostatni dzień taki pełen, ponieważ jutro lecimy na safari. Lecimy, w sumie dobrze powiedziałam, bo dosłownie będziemy lecieć takim malutkim samolotem, to się chyba awionetka nazywa. Ja cały czas nie dowierzam, jak ten hotel jest cudowny, jak on jest piękny, jak on jest dopracowany, jak ludzie są tutaj uśmiechnięci, zadowoleni, mili, po prostu wszystko doceniają i ja przede wszystkim też doceniam, że w ogóle mogę być w takim miejscu, to jest coś przecudownego. Hej kochani, kolejny dzień, już nasz ostatni tutaj pełen i kolejna wycieczka, którą zarezerwowałyśmy z wycieczkionline.com i dzisiaj jest najlepsza wycieczka, najlepszy dzień myślę na tym wyjeździe, ponieważ wybieramy się na safari i będziemy łapać zwierzęta, dosłownie łapać. Ja zamierzam je złapać. Nie no, no po prostu to będzie coś. Do Polski. Tak, to będzie po prostu prawdziwe coś i no wygląda trochę bardziej jak na pustynię może, ale czuję się odpowiedzi jak na tą okazję, okej? Słuchajcie, za mną nasz samolot, którym leciałyśmy, taki bardzo malutki, na 30 osób. 45 minut trwał nasz lot, a tutaj wsiadamy do jeepów takich oto. Jezu, jak rzucę, jak rzucę. Zobaczcie, jakie mamy luksusowe miejsce z tyłu. Nawet tyle miejsca, mamy idealne warunki do robienia zdjęć. Prawo, lewo, po prostu. Tak. Więc słuchajcie, welcome do Tanzania. Już nie Zanzibar, znaczy Zanzibar należy do Tanzania, po prostu jesteśmy na lądzie tanzańskim. Pierwsze zwierzę na naszej trasie. Nie wiem jeszcze co to, ale ludzie się ekscytują już. Ojeju, jakie śmieszne. Matki są powiedzieć, że one tu żyją. Normalnie weszliśmy do ich domu i zakłócamy im ich naturalne życie. O matko, one się całują. One dają pytaki. They're fighting. No. Or they're making love. They're making love, oh, I think. Słyszę żyrafa na horyzoncie. Mega ładna, mega słodka, mega ładna żyrafa.
No, tutaj za mną idą, widzisz. Są stawione tutaj, okay. Tak, i to są mężczyźni. Przed chwilą widzieliśmy kobiety. I słuchajcie, mężczyźni są dużo więksi, coś tacy bardziej atrakcyjnie się prezentują, ale za to kobiety żyją dłużej, to dowiedzieliśmy się od pana przewodnika, bo kobiety są przez to bardziej lazy, one mniej robią, bo one nie polują, więc jakby... Nie są narażone. Nie są tak na takie niebezpieczeństwo narażone. Cześć, małe. Jakie piękne jesteście. O ma... Gonimy słonie po skokach. Tam stado przed nami ucieka. Stado bawołów. Przepraszam, ocenimy to, jak jesteśmy blisko tego lwa. Dokładnie lwicy. Panie lwica, przepraszam, że przeszkadzam. Ja wcale nie chciałam tak blisko podjeżdżać. To jest po prostu niesamowite, że ludzie wszyscy zjeżdżają dookoła. Jesteśmy totalnie no na niej, prawie na niej. Prawie... Wracamy już do szukania zwierząt po przerwie. Przerwie na lunch, był bufet szwedzki. Ryby, frytki, kurczaka, wszystko do wyboru. Napiłyśmy się, także wszystko naprawdę sucho. I taką wycieczkę na wycieczki online.com. Ten mam link w opisie z całym już tutaj, wiecie, biletami lotniczymi, wejściem wstępu tutaj do parku, tego Mikumi i właśnie jedzeniem i transferem do hotelu, tym wszystkim. To jest koszt 1695 zł. I uważam, że naprawdę warto, szczególnie, że jest to dużo tańsza cena niż jakbyście chcieli kupować gdzieś na przykład z biura podróży, to tutaj wychodzi. Szukałyśmy w internecie i naprawdę wychodzi to najlepiej. Także jedziemy dalej, teraz jakichś zwierząt wodnych będziemy poszukiwać. Jestem już w domu po 11-godzinnej prawie podróży, tak wyglądam, może nie najlepiej, ale powiem wam, że myślałam, że będę spała i że to będzie szybki, przyjemny lot, a dosłownie była tragedia, to był chyba najgorszy lot w moim życiu, w sensie dosłownie było tak ciasno, tym pierwszym razem nam się udało wziąć miejsca przy wyjściu ewakuacyjnym i to jest mega, bo tam jest więcej miejsca po prostu na nogi, a tutaj już nam zmienił się samolot, już te same miejsca to już nie było miejsce ewakuacyjne, tylko było takie zwykłe ciasne i no generalnie było po prostu ciasno, duszno, nieprzyjemnie, jakoś nie mogłam oddychać, nie mogłam zasnąć, nie mogłam się ułożyć, no dosyć akurat tą noc będę ciężko wspominać.
Natomiast oczywiście cały wyjazd bardzo, 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 bardzo pozytywnie. To był dosłownie chyba najlepszy hotel, na pewno najlepszy hotel, w jakim byłam w życiu. Ale generalnie poprzywoziłam fajne rzeczy, przywiozłam kawę dla moich rodziców, przywiozłam takie miseczki z kokosa zrobione i oczywiście magnesy, także nic takiego niepotrzebnego, wszystko co wiecie, jest użytkowe. O, i takie przeżycie, wiecie, pieniądze wrócą, ale te wspomnienia pozostaną na zawsze i jakby nikt mi tego nie odbierze i... To jest naprawdę niesamowite. Uważam, że naprawdę, ja chyba już wam wiele razy to mówiłam, ale to jest najlepszy, podróżowanie to jest najlepszy sposób na wydawanie pieniędzy. W sensie taki, że naprawdę warto. A ja wam już bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego vloga. Jeśli wam się podobało, zostawiajcie kciuka w górę. Widzimy się już za tydzień. Pa!